wykorzystywanie innych ludzi. I niech pierwsza osoba rzuci kamień, która nigdy nie zrobiła niczego głupiego w życiu. Widzisz, Lexi, tylko inaczej jest robiąc głupią rzecz, będąc właśnie osobą prywatną, a inaczej jest robić głupią rzecz, będąc firmą i z premedytacją, wykorzystując takie niefajne hasła reklamowe i taką niefajną osobę w imię zarobku. Podkreślmy, z premedytacją, no sam hasło na płatkach pokazuje, że no było to po prostu z tą premedytacją. Nie wiem, to jest ogólnie strasznie głupia argumentacja, to nie wiem, to ktoś kogoś zgwałci na ulicy i ziomek w sądzie powie: w Stanach Zjednoczonych, do przysięgłych. Czy ktoś z was zrobił kiedyś w życiu głupotę? Wybaczcie mu, to było głupie. Znaczy, to można wszystko w ten sposób argumentować. No, no nie, no kurwa, no nie. No naprawdę nie. Co? Oj, oj, oj. Nie, no, może po prostu Lexi ma jakieś takie, wiecie, w głowie, że wie, co przemówi do jej widzów. Może dlatego w taki sposób mówi, że starsza widownia od razu to słyszy i sobie... Ja ogólnie psów wieszał nie będę, ale sam ze swojej perspektywy nie rozumiem ruchu Lexi. Wydaje mi się, że ona ma na tyle duże zasięgi, na tyle dużo firm chce z nią współpracować właśnie przez fakt, że podobno jej widownia jest strasznie zaangażowana i kupuje produkt, który poleca. Od wielu ustach słyszałem, że Lexi podobno sprzedaje rekordowe ilości na Instagramie. To jej taka współpraca z punktu widzenia finansowego kompletnie nie jest potrzebna, a gdyby faktycznie chciała na produktach spożywczych sobie dorobić pieniądze, to mogła wybrać inną firmę do współpracy. Nie miałaby z tym problemu. Przy jej zasięgu, przy jej możliwościach sprzedażowych spokojnie mogłaby to osiągnąć. Więc moim zdaniem sama sobie troszkę niszczy PR, który ma bardzo dobry, w imię zarobku, który mogłaby osiągnąć w inny sposób i prawdopodobnie ten zarobek byłby większy, bo dłużej byłby generowany. Nie jest tłumaczenie się, ani umoralnianie tego, że współpracujesz z taką firmą, ani że ta firma jest jakaś lepsza czy coś, bo popełnia błędy. Gdybym przeprosiła, normalnie przełala część kasy spłatków na fundację. Stary, ale po co? Po co? Przecież można zrobić dokładnie to samo z kimś innym. To być może lepiej i nie ryzykować, kurwa, krytyką. Ja po prostu czasami tych decyzji nie rozumiem. Mam takie wrażenie, że niektórzy influencerzy tak pod wpływem emocji pstryk mówią: tak, robię to. A, dobra, ile? 250? Zapłatki? Kurwa, to połowa mojej stawki z walki. Dobra, to robimy. A wystarczy usiąść, pomyśleć, odezwać się do menadżera jednego, drugiego, trzeciego, popytać o znajomości, o możliwość prowadzenia produktu do Biedronki między innymi i nagle się okazuje, że cztery inne firmy, które robią być może lepszy produkt, a na pewno mają lepszy PR, też są w stanie to wyprodukować i dać ci tyle samo zarobić. Więc moim zdaniem to takie troszeczkę zbyt szybkie podejmowanie decyzji. W sensie ja nie krytykuję, ja po prostu głośno myślę. Chciała, zrobiła, koniec, kropka, ale po prostu po co? Nie wiem, nie mam pojęcia, co to miało być, tak szczerze mówiąc. Prędzej już, jakby powiedziała, niech pierwszy rzuci kamień, kto nie poszedł za kasą jako pierwszą. No to już miało więcej sensu, że wiecie, ona po prostu poszła za kasą i tyle jakby. Ale takie mówienie, że no, to jest taka firma i popełniła po prostu błędzik. Nie, to nie jest błąd, to jest stała współpraca z Fagatą i jeszcze reklamowanie. Znaczy, mamy pierwszą rzecz, czyli współpraca z Fagatą po tym, co o niej wyciekło, tak? To już jest pierwsza rzecz, ale to jeszcze można tak... No okej, niech będzie, ale druga rzecz to jest... Co do współpracy z Fagatą, to wydaje mi się... Nie wiem, to też jest ciężki temat. Dosłownie szczycenie się tym...